Dzień dobry. Dzisiaj kolejna paczuszka, taki woreczek. Będą to plecionki. Dwie sztuki. Przesyłka była rejestrowana. Wczoraj ją przyniósł listonosz. Sprzedawca tutaj zadeklarował wartość 7 dolarów. Idealnie, bo tyle kosztowała. Tylko, że jedna sztuka. Kupiłem dwie, oczywiście nie dla mnie, bo nie jestem wędkarzem, tylko kumpel z pracy. Rozetniemy to porządnym tym razem nożem. Ładnie zapakowane. No tutaj nie żałował. Na bok. Nie wygląda to na solidne wykonanie. Zobaczmy, co tutaj mamy. 500 metrów, 0,45 mm do 7 kilo. Gdzie to oznaczenie, bo to powinna być grubość 7. Nic tu nie widzę takiego. 70 lbs, to by trzeba spojrzeć, jakie to. Jeszcze spróbuję, co oni coś tu napisali. 70 lbs. Tu nawet z tabeli nie ma. Aś tu kurde. No nie wiem, będzie kolega wędkował, to będzie wiedział, czy to zdaje egzamin, czy to jakaś hała jest. 0,45 mm. No tu też w tabeli nawet wielkości tego nie ma. Tu mamy od 1 dziesiątej do 36 setnych. Tu mamy 45 setnych mm. Nawet w tabeli tego nie ma. No nie wiem, kurczę, jak on to. No dobrze, no to co tu mówi, no to jakieś takie wygląda, te takie pouszkadzane, te plastiki takie pouszkadzane, wygląda tutaj jedna taka bladziocha, druga taka, nie wiem dlaczego mają różne oznaczenia, kody kaskowe, różne oznaczenia u góry, różne, niby jest to samo, jest strona internetowa, będzie można sobie zajrzeć. No ale to się rozwodzi. No 500 metrów ma być, no zobaczymy. No będzie kumpel wędkował, będzie wiedział, czy to jest cokolwiek warte. Tu mamy 0,4 coś naklejone. A tutaj... Trzeba by na pewno, to jest ta sama grubość? No chyba ta sama, no sami zresztą oczęcie. No ale jakoś niespecjalnie jestem zadowolony z tej jakości. Coś tutaj, kurde, Chińczyk from z Japonii. Odkleję, zobaczę, coś on tam. A Premier Pro Series, Japan. No ja oczywiście mają dobry sprzęt wękarski, ale czy to jest japońskie, to raczej nie. Niestety sprzedawca usunął tą aukcję. Nie mogę sprawdzić, czy to się zgadza. No ale to się zgadza, ze zdjęć się zgadza. 7 kilo. Nie wiem, czy tu jest oznaczenie. No to oznaczenie to 0,4 mnie martwi. Niech zobaczę, rzucę szybkim na okiem na tabelkę. 0,7. Zgadza się, siódemka, numer 7 on zamawiał, to jest 0,45 mm, 70 lbs, max 31 kg, to jest 31 kg, 7 kg. Dobra, nie ma co tu dłużej gadać o plecionce, bo to, co to jest, jak jest, a co to jest warte, to się dopiero na łowisku okaże, że nie ma co tutaj pleść niepotrzebnie tyle czasu.
7 dolarów sztuka, a jak to się przełoży na rybki, to się okaże. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.